witam na pierwszym unboxingu w 2020 roku. Także cóż, lecimy. Petardy od Funke, Mixed Flowers. Są petardy z fontanną, 10 sztuk, 35 zł kosztują. Dalej. Eksplodery. Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Następcy Crazy Robotów. Myślę, że to naprawdę są najbardziej zbliżone do Crazy Robotów petardy na obecną chwilę. No i także ceną, tak? Także trzy paczki. O, tu już widać, co się dzieje. Jest grubo. Dobra, jakieś zimne ognie od Triplexa, od Komety. Także trzy takie. No, ale akurat mało kogo pewnie interesuje. Dalej mamy tak. Świece dymne. 7 smoków. Jedną ręką muszę sobie radzić. Tu położę obok. Dalej mamy wyrzutnie Saturn Missiles od Jorge. 10 strzałów. Niby strzela 40 sekund. No, szczerze mówiąc, nie wiem. Mi się zawsze wydawało, że one tak wszystkie naraz lecą, ale zobaczymy. Sprawdzimy, jak tutaj od Jorge lecą. Dalej, no to wiadomo, klasyka Titanium Salut od Pyromaxa. Dwa ląty, także to jest fajne. Jeżeli chcemy stworzyć jakiś amatorski pokaz, a ja właśnie będę chciał stworzyć. Dalej, nie chcę wynieść Alfa. Już miałem ją na Sylwestra. No i mnie zaskoczyła, bo ma z 20 mm, a efekty są całkiem fajne, całkiem duże. Także to jest naprawdę godna wyrzutnia, polecenia. Warto ją sobie zakupić. Ona kosztuje około 30 zł, ale to jest naprawdę fajne, podrasowane 20 mm, więc warto. Też ma dwa ląty. Ląd podstawowy i ląd rezerwowy. Także to jest super sprawa. No i co tu jeszcze zostało? Jest jedna wyrzutnia, 50 mm, 20 strzałów. Tak to się prezentuje. Oczywiście ma ląd podstawowy, rezerwowy ma. Nie ma rezerwowego chyba. A nie, jest rezerwowy tutaj. Także ma ląd podstawowy, rezerwowy. I dalej mamy wyrzutnię Barracuda, 50 mm, 25 strzałów. Także ma podstawowy ląd i rezerwowy. I dalej mam od Triplexa wyrzutnie Infinity. No nie będę wyciągał, bo mam tylko jedną rękę. Może mi się uda otworzyć ją po prostu tak, o, żeby zobaczyć, co jest pod kartonem. Także dajcie mi chwilę. No dobra, udało się jedną ręką. A, no to tak to wygląda.